Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z kolejnymi książkami autora Smutno mi i przykro mi. Michel Ian Black to pisarz, aktor, który zabiera nas w świat emocji. Jego publikacje przede wszystkim poruszają problemy tego, w jaki sposób doświadczamy i przeżywamy świat. Jedną ze swoich publikacji poświęcił także nieco starszym czytelnikom, młodzieży i ona troszeczkę tak, można byłoby powiedzieć, że sąsiaduje z książką Etyka dla syna Sabatera, Fernanda Sabatera, ale jest nieco inna i też w ten sposób lekko opisująca problemy społeczne i moralne. To, w jaki sposób różne rzeczy przeżywamy, doświadczamy, jakie postawy przyjmujemy. Tym razem książeczki dla dzieci, ale niekoniecznie dla dzieci, bo uważam, że zdecydowanie można je wykorzystać w gabinetach psychologicznych, gabinetach pedagogów w szkołach, ponieważ one są krótkie i można je bardzo szybko przeczytać i można omówić określone problemy na podstawie tych książek, pokazać, w jaki sposób można różne rzeczy przeżywać, doświadczać i jak się do nich dystansować. Zwłaszcza w tych książkach, w których poruszane są tematy przepraszania, martwienia się, przeżywania różnych zmartwień. Przykro mi to opowieść, oryginalnie I'm sorry, opowieść o tym, że ziemniak obraził flaminga. Nie wiemy o co się obraził Fleming. Nie wiemy, czym ziemniak sprawił mu przykrość. Wiemy jedynie, że ziemniak jest świadomy, że Flemingowi jest przykro, ponieważ Fleming mu to zakomunikował. I tu też właśnie bardzo ważna rzecz. Komunikujemy, jeśli nam jest przykro, a nie fochamy się, nie robimy jakichś dąsów, o które później bliscy nie wiedzą, o co nam w ogóle chodzi. Bo dzięki temu nasi bliscy mogą poprawić swoje nastawienie, swoje różnorodne zachowania. No i przeprosić przede wszystkim. Martwię się to przede wszystkim opowieść o tym, w jaki sposób czasami nadmiernie organizujemy sobie życie, nadmiernie przeżywamy, doświadczamy i zastanawiamy się na przyszłość nad rzeczami, na które w ogóle nie mamy wpływu, zamiast cieszyć się teraźniejszością. Świetne publikacje. Polecam i do zobaczenia.